Tak więc, hola, cześć, witajcie. Ja jestem Pixar, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Tym razem znajdziemy się na case dropie, na którym będziemy sobie testować kolejną skrzyneczkę. A będzie to skrzyneczka 10% knife. Jest to oto ta skrzyneczka, jest ona droższa niż ta, co w poprzednim odcinku testowaliśmy, 15% knife. Jednak kosy, które się w niej znajdują, są zdecydowanie dużo lepsze. No i tak naprawdę jedna kosa tutaj jest brzydka, to te Shadow Daggersy. Reszta kos jest tutaj naprawdę bardzo fajna, więc tak naprawdę wystarczy, że wyleci chociażby ten autotronik. No i jest plus odcinka, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale zanim to, klikacie sobie pierwszą linijkę w opisie, aby dostać bonus do wpłaty oraz darmowy siano na start. Więc po prostu kliknij i się przekonaj, że to jest naprawdę darmowy siano. Ja nie kłamię, no dostajesz złoty 25, za które możesz zrobić pierwszą skrzynkę i bonus do wpłaty. No i co? Myślę, że będziemy mogli lecieć. Skrzyneczka 10% knife. No 10% jak 10%. Ostatnio miałem szczęście do skrzynek 10%, ale czy szczęście dalej ze mną zostało, to się okaże. Będziemy, myślę, otwierać po 3. No i wyjdzie takich otwarć 5 około, więc lecimy. No będę te P250 sprzedawać, bo tak. No i zobaczymy, czy uda się trafić jedną, chociaż tą fajną kostkę. Pierwszy strzał niestety nic, więc lecimy z drugim strzałem, no od razu. No. Nie będę przeciągać, bo się nie opłaca. Proszę bardzo! Mamy pierwszą kozę, zaraz są to te Shadow Daggersy, ale to już jest profit. Na obecną chwilę niewielki, ale jest już profit, więc fajnie, okej. Okay. Lecimy dalej w takim razie. Jak już kostka wypada, to już jest dobrze, bo to nie zna, bo dzięki temu nie ma kompletnego minusa. No bo jakby nie wypadła żadna kosa, no to wtedy można by było zacząć być trochę smutnym. Ale jak wypada chociaż jedna, jest ok. Chociaż nie ukrywam, że jeszcze jedna by mogła wylecieć, no bo tak to będzie połowa odcinka zwrócona. Więc teraz by musiała jeszcze jedna wylecieć, bo jak nie, to troszkę lipa będzie. I no nie, no tak patrzyłem może ten Falcon, ale nie. Niestety, no to jeszcze tak dwie, dobra. Może teraz, halo? No proszę. Kurczę, no nie, no dobra. Te Shadow Daggersy, myślę, sprzedam i spróbuję dalej, no bo kurczę, ja tutaj te Shadow Daggersy to nie satysfakcjonują mnie, no nie będę ukrywać, że nie jest to satysfakcja. 5 skrzynek, co prawda jest to moja pechowa liczba przy otwieraniu skrzynek, no ale zobaczymy. No właśnie, tak jak mówiłem, to jest moja pechowa liczba. Nie umiem nic trafić, jak otwieram 5 skrzynek, po prostu nie umiem. To już nawet na jedno mnie nie stać, kurczę. Ale lipa będzie chyba. Będzie lipa. Nie! Mamy! Patrzcie! Ostatnia skrzynka! 922 zł. Kurde, piękna Doppler Factoryniu. Widzicie? Trzeba walczyć do końca. Trzeba walczyć do końca, pamiętajcie. To jest przepis na sukces. Patrzcie, już praktycznie nic nie miałem. Ale wypadła kosa za 922 zł. I to jest właśnie ryzyko związane ze skrzyneczkami tymi. Jeszcze tutaj możemy sobie zrobić knife. Albo może po prostu tak, powiedzmy 250, to już powinny być kosy. No i ten balans, który został, to myślę, można spróbować też ulepszyć. Cyk. 6%, no zawsze coś. Może siądzie. No nie, no. Szanse małe, ale to nie zmienia faktu, że odcineczek jest 300 zł na plus. No co ja mogę powiedzieć, no. Elegancka kosa, na pewno każdy z was by ją przygarnął. Nawet jeśli ma lepszą, to i tak, to każdy by ją przygarnął. 1000 zł to na podłodze nie leży. Tak więc co? Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach. Naura!